punkt, wieczorna rozmowa Telewizji Republika. Katarzyna Gujska, witam Państwa bardzo serdecznie. Pani Ewa Kochanowska, wdowa po świętej pamięci panu Januszu Kochanowskim, rzeczniku praw obywatelskich, jest Państwa i moim gościem. Witam bardzo serdecznie, dobry wieczór. Dobry wieczór. Dzisiaj Telewizja Republika ujawniła pierwszą partię. Będziemy Państwu w kolejnych dniach publikować pierwszą partię zapisu nagrania audio podczas narady członków Komisji Badania Wypadków Lotniczych, którzy w maju w 2011 roku ustalali wersję katastrofy smoleńskiej, która znalazła się później w polskim raporcie. Może jeszcze raz, my ją dzisiaj to nagranie prezentowaliśmy kilkukrotnie na antenie Telewizji Republika, ale przesłuchajmy je raz jeszcze z małą informacją. Chciałabym, żeby Państwo mieli świadomość, słuchając tego materiału, że te głosy, które Państwo słyszą, to są autentyczne głosy członków komisji. To nie jest głos, to nie są głosy lektorów. To jest zapis oryginalny. Bardzo proszę o materiał. Materiały z CLK wskazują na nieustaloną osobę. My wszyscy wiemy, znaczy my inaczej, my wiemy, albo generalnie w przestrzeni medialnej wiadomo, kto tam był na podstawie analiz, kto tam, tych traseologicznych, wiadomo, kto tam był. Natomiast ja bym tutaj zaproponował, w historii lotu byśmy napisali osoba spoza załogi, a w analizie byśmy napisali, że to był, zdaniem komisji na podstawie zebranych dowodów, był pan generał, dowódca sił powietrznych. Znaczy, oczywiście nie nazwiska, żadnych nazwisk i tak dalej, ale pan generał. Pasuje to? Nie widzę sprzeciwu. Znaczy, jeżeli można, ja bym wolał jednak, żeby to było już w tym opisie, bo po co potem dowiązywać ten wątek kryminalny w innym miejscu? No. Ale to nie jest wątek kryminalny. Ja wiem, ale czemu tu pisać, że osoba spoza załogi, jeżeli tu w opisie, jeżeli napiszemy, że jest to dowódca sił powietrznych, to te klocki bardziej będą pasowały do siebie. W protokole będzie to tak zawarte, jak według naszej procedury, czyli dokładnie. Czytając jest i historia razem z faktami. Więc tutaj nie ma problemu z ułożeniem tego według naszego protokołu. Tutaj chodzi o to, że mamy fakty, czyli mamy ekspertyzę. W ekspertyzie nie jest napisane, nie jest zidentyfikowana ta osoba, więc wprost w tym momencie no nie możemy stuprocentowo powiedzieć, bo jakby dopiero, znaczy tak, mamy ekspertyzę z CLK i będziemy mieli materiały od Bogusia. I dopiero w analizie po porównaniu tych materiałów stwierdzamy, że to był dowódca sił powietrznych, pomimo, że to medialnie wybrzmiało lub nie wybrzmiało. Zdaniem komisji generał Błasik był w kokpicie, tak? Nie mówimy, że mamy poważne wątpliwości czy coś. Zdaniem komisji generał Błasik był tam. I to tak należy przedstawiać. Można oczywiście mówić, że mieliśmy dostęp do różnych dowodów i tak dalej, ale nie mówimy, że jego tam nie było, tak? Bo to nagle wyjdzie, że no, wiarygodność tego wszystkiego, co wymyślimy i będziemy tam te frazy właśnie, że komisja ustaliła, zdaniem komisji, będzie mocno osłabione. To jest taka rzecz, którą też warto sobie uświadomić, że jednak pracujemy jako zespół. Oczywiście, jeżeli ktoś nie będzie się kategorycznie z czymś zgadzał, to istnieje formuła na zwerbalizowanie tego i sformalizowanie tego zapisu, swojej opinii. Ale to musi być tak zrobione. To nie może być sytuacji takiej, że przyjmujemy jakiś fragment dokumentu, a potem każdy z nas ma inne zdanie na ten temat. Taki sposób, o takim sposobie ustalania wersji, oficjalnej wersji, polskiej wersji przebiegu zdarzeń 10 kwietnia 2010 roku słyszała już wcześniej? Ja akurat to nagranie znam już od jakiegoś czasu. Ja rozumiem, jak ono jest bulwersujące, kiedy słyszy się je po raz pierwszy. Ale dla mnie jest tylko oczkiem w łańcuchu zdarzeń, które zapoczątkował słynny SMS i które zmierzało do uformowania określonej wersji katastrofy, która miała wyraz w raporcie Anodiny, w raporcie Millera, no i oczywiście w słynnej propagandowej komisji pana Laska. To wszystko układa się
jest układany, dopasowywany w taki sposób, aby pasowało do wersji raportu Anudiny, tej wersji, którą ustalili sobie Rosjanie. Bo my podczas tego nagrania, tego fragmentu, który ujawniła Republika, no, widzimy kuchnię. Kuchnię Komisji Badania Wypadków Lotniczych, w jaki sposób członkowie tej komisji dobierają słowa, w jaki sposób no, sobie sami w zasadzie, siebie sami przekonują, że coś można tak nazwać albo inaczej. Mówią wprost jakby między sobą rozmawiając o tym, że tu nie ma pewności, że to są jakby ich domniemania i też się zabezpieczają, stosując odpowiednie wyrażenia, żeby można domniemywać, uniknąć później jakiejś odpowiedzialności za ewentualne zbyt ostre stwierdzenia, ale mówią też o tym, że w przestrzeni medialnej, no wiadomo, odnosząc się tutaj do pana generała Błasika, że pewne informacje już krążą w przestrzeni medialnej, więc oni też mogą to tak dostosować. No, to jest bardzo nędzny sposób badania katastrofy. Oto mam wrażenie, że to w ogóle nie jest sposób badania. No powiedziałabym, że bardzo nędzny. I zmagamy się z, i rodzina generała, i ludzie, zmagamy się z tym od samego początku tego tak zwanego badania. Znaczy tutaj to nie jest... po tym nagraniu widać, że pan generał, znaczy widać już tak czarno na białym, jeżeli to dla kogoś nawet nie było jasne wcześniej, to po tym nagraniu widać czarno na białym, że pan generał Andrzej Błasik jest po prostu ofiarą no, tych ludzi i tych, którzy dali im takie zlecenie, no bo to w końcu wygląda jakby to nie, było zlecenie. To jest oczywiście, że to jest zlecenie. Przecież wykorzystanie też tego wątku w przestrzeni międzynarodowej, prawda, takiego dosyć ogranego schematu, no pijani Polacy gdzieś tam jechali, a za sterami siedział pijany dowódca. Bardzo prymitywne, chamskie, ale bardzo chwytliwe. I tutaj mam nadzieję, że państwo ujawnią w kolejnych nagraniach skład tego zespołu oraz osoby, które tam wypowiadają pewne zdania, dlatego że to jest bardzo interesujące, w jaki sposób kreowano tą rzeczywistość. Którzy dziennikarze w mediach, kto zaczynał wypuszczać, prawda, tych debeściaków, kto to kontynuuje, to jest... Dla mnie, która nie przyjmowałam tego rodzaju rzeczy, bardzo ciekawa socjologiczna obserwacja. Od razu wiadomo, kto jest kto. Wystarczy wpisać w Google generał Błasik w kokpicie i wtedy wychodzi, kto zaczął, kiedy, jak, dlaczego. Bardzo ciekawa obserwacja. A proszę powiedzieć, co to znaczy, że dla pani, dla osoby, która na początku tego nie przyjmowała? Ja nigdy nie godziłam się z ustaleniami. Po pierwsze powstrząsnął mną pośpiech, z jakim ustalono przyczynę katastrofy w sposób deprecjonujący te ustalenia. Ponieważ ustalono, prawda, że piloci zła widoczność zeszli we mgle, pozostaje do ustalenia, kto ich do tego skłonił. To mną wstrząsnęło, takich rzeczy nigdzie na świecie nie ma. Potem, no oczywiście procedowanie według 13 załącznika i tak dalej. To wszystko wyostrzyło moje zmysły do tego stopnia, że podejrzewałam, że ta sprawa jest, to oficjalne wyjaśnianie katastrofy jest bardzo grubym i nićmi szyte. No i teraz ta tkanina się spruła. Każdy może naocznie przekonać się, w jaki sposób, prawda, można mówić, nie mamy dowodów, nie mamy wraku. No proszę bardzo, panowie też nie mieli, ale jak ładnie im szło wyjaśnianie katastrofy, jak ładnie im szło wymyślanie jakichś scenariuszy, które były potrzebne. No można powiedzieć, że po tym fragmencie widać, że historia wplątania w manipulowania świętej pamięci pana generała Andrzeja Błasika w to sprawstwo katastrofy smoleńskiej, no, dla tych panów to jest
Znaczy, widać, że oni dokładnie wiedzą, że nie mają żadnych dowodów i teraz zastanawiają się, jakich zwrotów użyć, żeby wszystko dobrze brzmiało i jedno z drugim się kleiło, żeby ta narracja była spójna. Nawet dopytują siebie, pasuje to? Oni wypełniają zadanie, z góry założone zadanie i zastanawiają się po prostu, jak to najlepiej im zabrzmi, czy będzie pasowało, czy jak to publiczność odbierze. No naprawdę komponowanie raportu pod publiczność to już przechodzi wszelkie granice. A proszę powiedzieć, bo pani powiedziała, że pani znała wcześniej ten zapis. Od kiedy pani zna ten zapis? Czy mogę nie odpowiadać na to pytanie? Oczywiście. To skorzystam z tego przywileju gościa i zamilknę. A to w takim razie dopytam jeszcze o pani pierwsze wrażenie, jak pani dowiedziała się, no, odsłuchując czy odczytując stenogram z tego zapisu, jak ta kuchnia, ja to tak nazywam, Komisji Badania Wypadków Lotniczych wyglądała? Ja byłam wstrząśnięta tym, że oni idą na tak zwany rympał, że tu nie ma żadnych subtelności, wątpliwości, nic. Po prostu musi być stwierdzony ten fakt. Ktoś tam bardzo na to naciska, po czym ustala się jednomyślność. Nie, ja byłam wstrząśnięta jakimś brakiem dowodów, to po pierwsze, a po drugie, co oni są zadaniowi, prawda? Jak to trzeba przeprowadzić, jak to wprowadzić w obieg publiczny. Oficjalny dokument państwowy. Tak, no właśnie tutaj, żeby to może wybrzmiało do końca. Panowie mówią o tym, że oni nie mają w zasadzie żadnych dowodów na to, że to jest generał Błasi. Nigdy ich nie było, one są obiecane. Mówią, że tam są przekazy medialne, czyli jakby podpierają się propagandą medialną, która rozpoczęła się od rosyjskiej narracji i teraz próbują wszystko dostosować, jakby już abstrahując od tego, czy mają dowody na to, czy nie mają, ale uważają, że dowody to jedno, a ich analiza to coś zupełnie innego i oni mogą po prostu bez dowodów stwierdzić, że pan generał Błasik był, mówił to, co tam ewentualnie sami wymyślą. Mam jeszcze takie, no bo tu w zasadzie siłą rzeczy nasuwa się takie pytanie o to, czy ktoś z tego zespołu, z Komisji Badania Wypadków Lotniczych, próbował mimo wszystko z państwem, mówię o, nie wiem, czy z panią, czy z innymi rodzinami ofiar Smoleńska, skontaktować się, czy komuś po tym wszystkim, po tym i w jaki sposób ten zespół pracował, ta komisja pracowała, no trochę być może jakieś sumienie się odezwało i chciał coś przekazać. I czy mogę poprosić o następne pytanie? Aha, czy ja rozumiem, że jednak taki temat zaistniał? Czy to jest drugie pytanie, to kolejne. Kolejne pytanie. Proszę powiedzieć, czy w świetle tego, co już teraz wiemy, a Republika będzie publikowała kolejne fragmenty tej rozmowy, czy pani uważa, że dojście do prawdy, takie pokazanie wprost i przyczyn Smoleńska, tej straszliwej tragedii, która wydarzyła się 10 kwietnia 2010 roku, ale również pokazanie, odsłonięcie tego wszystkiego, co działo się po tej tragedii, jest w naszym zasięgu, jest w zasięgu państwa polskiego. Jest wystarczająca. Wystarczająca jest i ilość dowodów. Oczywiście, że słyszałam przed paroma minutami tutaj pana doktora Targalskiego, który mówi, że nikt nie będzie pociągnięty za nic do odpowiedzialności. I obawiam się, że tak będzie. Że nikt nie będzie pociągnięty do odpowiedzialności, nawet jeżeli wykaże się w tym przypadku, o którym dzisiaj rozmawiamy, że dokument wagi państwowej był fałszowany,
że podpisali się pod nim fałszerze, którzy powinni odpowiadać z właściwych paragrafów kodeksu karnego. Nie sądzę, żeby... Dlatego, że sprawa się przedawniła, bo rządy... Nie, ja nie sądzę, że sprawa się przedawniła. Po prostu nikt nie zada sobie tyle trudu, żeby zebrać ten materiał dowodowy i postawić zarzuty. Na tym się kończy. My się tutaj będziemy oburzać. Oczywiście wszyscy jesteśmy wstrząśnięci. Ale my myśli pani, że w dzisiejszej prokuraturze też nie ma determinacji do tego, żeby ścigać te osoby, które w taki sposób fałszowały rzeczywistość, fałszowały dokumenty państwowe, oszukiwały. Do ścigania to mamy ich bez liku. Naprawdę bez liku. Ale ja pytam o determinację prokuratury. Przecież pani uczestniczy w śledztwie jako strona, jako osoba pokrzywdzona. Ja jestem pełna najwyższego uznania w stosunku do prokuratury z tego, co mogę teraz obserwować. No, mam jedynie nadzieję rzeczywiście, że rozszerzą jakby swoje pole zainteresowania jeszcze i o te osoby produkujące fałszywe dokumenty. No właśnie, pani przygląda się też, znaczy uczestniczy tak naprawdę bardzo wnikliwie. Wcześniej była pani bardzo wnikliwym recenzentem działań prokuratury. Jeszcze w tym działającej w tym starym reżimie prokuratury wojskowej. Proszę powiedzieć, czy ten kierunek, w którym idzie w tej chwili to śledztwo, no chociażby ekshumacje, wiemy, pamiętamy, jakie były protesty przeciwko tym ekshumacjom. Czy pani zdaniem działania prokuratorów są w takim razie skuteczne? Obserwuję działalność, słucham zwierzeń rodzin. Nie mają najmniejszych zastrzeżeń do działalności prokuratury na okoliczność ekshumacji. One są przeprowadzone profesjonalnie, spokojnie, bez narażania rodzin na niepotrzebny stres. Czy nawet te rodziny, które miały wątpliwości na początku, po ogłoszeniu tego zamiaru prokuratury? Z tymi akurat nie mam kontaktu, bo one mnie nienawidzą i uważają, że jestem okropna. No ale z tymi osobami, które przez to przychodziły i z którymi mam kontakt, mogę powiedzieć, że są z dużym uznaniem dla działalności prokuratury. Wiem także, że prowadzony jest szereg śledztw w różnych kierunkach, więc mam nadzieję, że być może teraz zostaną także te osoby z komisji Millera objęte tym zainteresowaniem. Mhm. Ja poproszę o panią jeszcze na koniec naszej rozmowy o taki komentarz w pewnym sensie do wydarzenia politycznego, bo dosłownie tydzień temu w szeregi Platformy Obywatelskiej wstąpił były szef Biura Ochrony Rządu, generał zresztą, awansowany po katastrofie smoleńskiej do tej rangi, pan Janicki. Jak pani ocenia tą decyzję głównej partii opozycyjnej? No jakby powiedzieć... Tonący brzytwy się chwyta. Prawda? I nie wiem, kto tu jest tonący, czy pan Janicki, czy Platforma. No ale w każdym razie... A to nie jest tak, że jest to taka lojalność, no nawet w takiej sytuacji, w której no już wiadomo, że pewnych rzeczy ukryć się nie da. Chociażby takie rozmowy, jak ta, którą przed chwilą zaprezentowaliśmy, widzą, wychodzą na jaw, no bo... Można zadać pytanie, dlaczego Platforma Obywatelska bierze na pokład człowieka, który no, ponosi odpowiedzialność za śmierć polskiej delegacji? No jeszcze nie możemy tak powiedzieć. Jeszcze nie możemy tak powiedzieć i wstrzymajmy się z tak ostrymi wypowiedziami. Natomiast to, że ktoś wstępuje w jakiejś partii, czy nie wstępuje, wie pani... Jakby powiedzieć, nie znam motywów, nie wiem dlaczego, nie chciałabym zabierać głosu w tej sprawie. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Państwa i moim gościem była pani Ewa Kochanowska, wdowa po świętej pamięci panu Januszu Kochanowskim, który był rzecznikiem praw obywatelskich, zginął
10 kwietnia 2010 roku z panem prezydentem Lechem Kaczyńskim i całą polską delegacją. Raz jeszcze dziękuję za tę rozmowę. Państwa gorąco zachęcam. Proszę z Republiką pozostać. My kolejne fragmenty kuchni komisji badającej wypadki lotnicze, która tworzyła pod okiem Jerzego Millera słynny raport, polski raport za raportem Tatiany Anodiny. Będziemy odsłaniać w ciągu najbliższych dni, więc proszę śledzić Antenę Republiki. Do zobaczenia.